Szanowni Państwo, witam w kolejnym odcinku z cyklu EY Startup Talk. Ze wszystkich danych dzisiaj zbieranych na świecie tylko ułamek procenta jest analizowany. Jest to niewątpliwie mało, biorąc pod uwagę fakt, że dane mają być paliwem nowoczesnej światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o tym, jak połączyć dane z różnych źródeł. Zanim jednak przejdziemy do naszych gości, chciałbym Państwu przedstawić Ewę Nowakowską, szefową działu AI Data Science. Cześć Ewa. Witaj Krzysztof. Ewa, jakbyś mogła powiedzieć, czym Twój zespół się zajmuje? Wspieramy organizacje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii analitycznych, do których zalicza się m.in. sztuczna inteligencja. Jest to wsparcie zarówno na potrzeby naszych wewnętrznych procesów w ramach UI, ale też w ramach realizowanych przez nas jako firmę projektów i oczywiście również bezpośrednie wsparcie dla naszych klientów. Ewa, jakbyś mogła powiedzieć, co we współpracy z danymi, co w pracy z danymi jest dla Ciebie najważniejsze? Z mojej perspektywy jest to strukturyzacja danych. Szacuje się, że ponad 80% danych na świecie jest nieustrukturyzowanych. Jeżeli chcemy z nimi móc efektywnie pracować, jeżeli chcemy prowadzić na nich analizy, musimy je w pierwszym kroku ustrukturyzować. To są zadania typu wyszukiwanie dokumentów, wyszukiwanie informacji w dokumentach, podejmowanie decyzji na ich podstawie. Jak wspieracie swoich klientów w projektach? Na wszystkich etapach, od sprecyzowania potrzeby przez eksplorację, czyli ustalenie możliwości jej zaadresowania, później przez prototypowanie, czyli budowę możliwie uproszczonego rozwiązania, które pozwala zweryfikować techniczną wykonalność i przewidywane korzyści biznesowe, aż do wdrożenia i opieki nad nim. Czego potrzebujecie w takich projektach? Co jest wymagane? W projektach, przy budowie rozwiązań analitycznych niezbędny jest dostęp do infrastruktury dużodanowej po to, żeby bezpiecznie dane móc przechowywać i efektywnie je analizować. Firmy coraz częściej decydują się na takie inwestycje, natomiast nie jest to niezbędne. Wiele firm korzysta z rozwiązań chmurowych, które nie wymagają takiej inwestycji początkowej i również coraz częściej decydują się na usługi, przy których dostawca bierze na siebie ten wysiłek technologiczny. Więc w tym obszarze każda firma znajdzie coś dla siebie. Ewa, bardzo Ci dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, serdecznie zapraszam do kontaktu z nami. Natomiast teraz zapraszam do naszych gości. Moimi gośćmi dzisiaj są Marek Byszewski, założyciel Querony. Dzień dobry Państwu. Cześć Marku. Michał Maliborski, szef działu planowania i analiz firmy Comex. Firma Comex to właściciel marki 5015, znanej na polskim rynku marki, producenta odzieży i dystrybutora. Dzień dobry Państwu. Słuchajcie Panowie, na początku chciałbym Wam zadać pytanie o to, co się dzisiaj dzieje na świecie. Widzimy rewolucję w procesie zbierania danych i przede wszystkim ilości tych danych, ale także wykorzystywania tych danych w procesie podejmowania decyzji w firmie. Jesteście najbliżej tego. Ty, Marku, jako właściciel technologii, która wspiera tego typu procesy. Michał, ty jako użytkownik, tak, będąc odpowiedzialny za te procesy wykorzystywania danych do planowania. Chciałbym zadać może na początku, Marku, tobie pytanie, jak ty widzisz ten trend i tą rewolucję ze swojej perspektywy? To, co udało nam się dostrzec na świecie, to to, że przede wszystkim brakuje nam czasu, a nie brakuje nam danych. Dane tworzone są praktycznie wszędzie w ogromnych ilościach, zarówno w przedsiębiorstwie, jak i na zewnątrz. Natomiast brakuje nam czasu na to, żeby te dane szybko przeanalizować i po to, żeby podjąć bardzo szybko prawidłową decyzję biznesową, bazując właśnie na tych danych. Kolejną rzeczą jest demokratyzacja danych. Chodzi o to, aby użytkownicy, a w zasadzie pracownicy, których mamy w przedsiębiorstwie, już na najniższym poziomie byli w stanie pracować z danymi i podejmować na ich podstawie decyzje, które dla ich obszaru są najważniejsze. Kolejna sprawa, która za tym idzie, to również umożliwienie tym pracownikom wzbogacania danych, które już są w przedsiębiorstwie, na przykład o źródła zewnętrzne, czymkolwiek by one nie były, na przykład dane o pogodzie lub podobnie. Michał, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Oczywiście muszę tu się zgodzić z Markiem. Czas jest krytyczny, tak? Tylko ja bym bardziej ten czas przypiął
do tego, jak wygląda w tej chwili rynek sprzedaży. Tak? E-commerce, które od kilku lat bardzo mocno się rozwijają, wymusiły na firmach, na organizacjach przeformatowanie podejścia do analizowania danych. Już nie mamy kilku, wielu dni, żeby tymi danymi się zajmować, tylko musi to być zrobione tu i teraz. I druga rzecz, druga sprawa, która za tym idzie, to też ilość tych danych, ilość źródeł, z które te dane muszą być pobierane. Tak? Wszyscy mamy smartfony, robimy zakupy w aplikacjach mobilnych, czy to, nie wiem, na przerwie, na obiad, czy stojąc w korku w samochodzie. Te dane wszędzie są, te dane są zbierane. Żeby wypracować sobie przewagę konkurencyjną na rynku, czy to odzieżowym, odzieży dziecięcej, tak jak 50-15, czy jakimkolwiek innym, trzeba umieć tą ilość danych odpowiednio przeanalizować. Czyli z jednej strony ogromna ilość danych do przeanalizowania i człowiek nie będący w stanie już tego sam przeanalizować. Potrzebne technologie, żeby jak najszybciej i w jak najszybciej reakcji tak naprawdę podejmować decyzje. Dokładnie tak. Mówiąc o tej reakcji, ważne jest to, że my chcemy te dane, że podjąć decyzję i zareagować jak najszybciej. Czyli te dane, nie możemy czekać na to, aby te dane się załadowały, na przykład pojawiły się do nas, u nas następnego dnia. Chodzi o to, żeby były one właśnie tu i teraz. Jakie technologie mogą dzisiaj pomóc w zaadresowaniu wyzwań, o których powiedział Michał przed chwilą? Klasyczne podejście, takie jakie... Jeszcze raz. Klasyczne podejście polega na tym, aby fizycznie skopiować dane ze źródeł, które chcemy analizować. Chodzi nam o to, abyśmy uzyskali spójność danych w jednym miejscu, spójność biznesową i technologiczną. Klasycznie robi się to w ten sposób, że faktycznie wyciąga się, wykopiowuje się wszystkie dane z tych systemów i kopiuje do jednego. Dopiero ten jeden system, zwany często hurtownią danych, jest używany do analityki, raportowania, trenowania modeli sztucznej inteligencji i tym podobne. Problem w tym wszystkim polega na tym, że 80% czasu, który statystycznie spędzamy na projektach, właśnie spędzamy na integracji danych. Zostaje nam raptem 20% czasu na to, żeby faktycznie robić analitykę. Technologią, która może w tym bardzo pomóc, jest wirtualizacja danych. Na czym to polega? Wirtualizacja danych jest takim bardzo lekkim podejściem do integracji danych. To znaczy my pomijamy, przynajmniej na początku, tę fizyczną część, to co kosztuje nas najwięcej, czyli to kopiowanie danych ze wszystkich źródeł. Robimy lekką integrację. My po prostu udajemy, że tę integrację zrobiliśmy. Efekt jest taki sam jak w podejściu klasycznym, natomiast nie wyjmujemy danych zawczasu. Co powoduje, czyli rozumiem, że z jednej strony masz takie podejście tradycyjne, że gdzie budujesz hurtownię danych, czyli to są duże serwery, które gdzieś tam wpinają różne dane z różnych systemów, a z drugiej strony masz lekkie, gdzie budujesz coś ale wirtualną hurtownię danych, tak? Nie opartą już o konkretne serwery, konkretne maszyny, tylko spiętą w jakiejś chmurze, w jakimś wirtualnym środowisku. Tak jest. Jest to de facto wirtualna hurtownia danych. Jaka jest przewaga tego podejścia nad takim tradycyjnym? Jest dużo, dużo szybsze. To jest kluczowa rzecz. Druga sprawa, ponieważ wirtualizacja ukrywa wszelkiego rodzaju techniczne aspekty źródeł danych, na przykład jeżeli integrujemy ze sobą rozwiązania ERP, CRM-y, Google Analyticsa, dane o pogodzie, cokolwiek, to zazwyczaj, żeby móc się do tych danych dostać, musimy się zapoznać z tą technologią. Dzięki wirtualizacji danych nie musimy tego robić. W związku z czym pracownicy, którzy nie są specjalistami IT, są w stanie bardzo prosto na przykład podłączyć nowe dane. Tak? Stworzyłem jakieś super mapowanie w Excelu i chciałbym teraz to zderzyć ze wszystkimi zasobami informatycznymi czy informacyjnymi firmy. Tak? Mogę to zrobić jako pracownik tu, teraz, na swoim laptopie. Michał, wy jesteście beneficjentem wdrożenia Querony i rozumiem beneficjentem koncepcji wirtualizacji danych. Mógłbyś nam powiedzieć, jak to z twojej perspektywy wygląda? Tak, dokładnie. Pomysł na Querony zrodził się w momencie, kiedy ilość źródeł danych, które mamy w firmie, zaczęła niepokojąco nam rosnąć i też nasze przewidywania co do ich objętości również zaczęły rosnąć, tak? Querona dała nam możliwość wrzucenia w jedno miejsce danych z bardzo wielu źródeł,
w bardzo szybki sposób i umożliwiła też ujednolicenia procesu wyciągania tych danych przez osoby bezpośrednio pracujące z systemem, tak? To jest, ja od razu będę tutaj nawiązywał do takich realnych oszczędności, które w firmie pojawiły się. To zaraz jeszcze o oszczędnościach powiem, ale żebym jeszcze lepiej zrozumiał. Rozumiem, czy wy byliście też, szliście tym kierunkiem, że mieliście hurtownię danych, tą tradycyjną i ta wirtualna hurtownia w oparciu o Qwerona to jest jakiś dodatek do tego? Czy poszliście tylko i wyłącznie w jedno z... Troszeczkę inaczej. Nie było takiej klasycznej hurtowni danych. Dane były, czy są w dalszym ciągu, rozproszone w kilku różnych źródłach, tak? Bo to jest jakiś program lojalnościowy i system sprzedażowo-magazynowy. I to jest cała platforma e-sklepu i to jest system odpowiedzialny za wspomaganie całego procesu projektowania odzieży, tak? Nie zapominajmy, że my jesteśmy producentem, czyli u nas powstaje pomysł, koncepcja od samego początku do samego końca. I te wszystkie dane do momentu wprowadzenia Qwerony były, tak kolokwialnie mówiąc, łączone przez analityków czy tam osoby pracujące w działach analizy planowania. Gdzieś z boku, z tyłu, w Excelu. Rozumiem. Czyli tak naprawdę wdrożenie pozwoliło wam zastąpić pracę manualną. Dokładnie. I wykorzystać to, że wreszcie macie jeden engine, jeden silnik, który to zbiera automatycznie i macie w jednym miejscu wszystkie dane, które do tej pory analitycy zbierali. Rozumiem, tak. to jest największa wartość tego wdrożenia. Tak jest. To też może ja się posłużę przykładem, bo źródłem danych dla Qwerony, czy w ogóle dla analityki, może być też hurtownia. I bardzo wiele firm te hurtownie posiada. Natomiast często się okazuje, że na przykład z jakiegoś powodu hurtownie są dwie. Czy w wypadku na przykład zakupu firmy, integracji dwóch organizacji. W tym przypadku, znowu klasycznie, żeby zintegrować te dwie hurtownie danych, już zapominając w ogóle o tych systemach, które już te hurtownie zintegrowały, to sama integracja tych dwóch hurtowni to jest problem, no bo trzeba zbudować trzecią, do której znowu skopiujemy dane z tych dwóch, które już posiadamy. Właśnie dzięki temu lekkiemu podejściu ta trzecia jest wirtualna. Tak? Ona de facto przechowuje dane w tych dwóch i tylko udaje tę integrację. I to jest właśnie ta oszczędność czasu. Szybko podłączam źródła, jakiekolwiek by one nie były, i natychmiast mam dostęp do tych danych z poziomu dowolnego narzędzia, jakim się posługuję do analizy. Czy to Excel, Power BI, Click, Tableau, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Tak? My wybieramy to, co mamy i to, co lubimy. Czy rozumiem, że na koniec dnia masz w jednym miejscu wszystkie dane, na których później możesz jeszcze wykorzystywać narzędzia, które są dostępne na rynku. Ty już nie wchodzisz w tą część analizy danych czy wizualizacji danych, tak? Tylko wchodzisz w tą część, która zbiera informacje i udostępnia je firmom pod analizę. Tak, dokładnie ta, która zajmuje nam najwięcej, tak, i na której jesteśmy w stanie najwięcej zaoszczędzić. Stąd właśnie te oszczędności na czasie. No dobrze, słuchajcie, to teraz porozmawiajmy o realnych efektach, nie? Czyli tak, mówisz, wdrażamy Qwerony, jest szybciej, jest taniej, oszczędzamy czas. Jak to teraz realnie się przekłada na wyniki? Jak szybciej? Ile szybciej? Jak lepiej? Znaczy, oczywiście pytanie jest bardzo złożone i jednoznacznie na pewno nie da się na nie odpowiedzieć. Możemy posłużyć się kilkoma przykładami, a też przygotowując się do naszej dzisiaj rozmowy, zastanowiłem się nad i bardziej kluczowymi, ale i też bardziej takimi przyziemnymi rzeczami. Tak? I mamy taki przykład z temperaturą. Tak? Jak wiemy, w branży odzieżowej temperatura odgrywa bardzo duże znaczenie. Tak? To widzimy za oknem, co się dzieje. Oczywiście musi mieć to wpływ na sprzedaż pewnych grup asortymentowych. Tak? Chociażby sprzedaż kurtek jest, co oczywiste, strasznie skorelowana z temperaturą. Więc wszystkie firmy odzieżowe oczywiście temperaturę analizują. I historyczną, i próbują ją forecastować, żeby przewidzieć. Tak? I teraz, co przed, można powiedzieć, etapem Qwerony działo się w firmie? Tak? Przychodził rano człowiek do pracy, siadał sobie przy komputerze, tak? Odpalał sobie stronę internetową, strona imgw.gov bodajże albo edu.pl. Tam sobie patrzył na lokalizację Warszawa-Okęcie. To było uznane statystycznie za taką temperaturę do całej Polski. No i przeklepywał te dane do Excela, tak? Błahostka, tak?
10 minut roboty, no może nawet czasami 5, tak? Ale jak sobie te 10 minut przemnożymy przez ilość dni w miesiącu, tak? No mamy 20, to mamy 100, 200 minut, tak? 200 minut to jest 3 godziny z hakiem, tak? W skali roku to mamy 3-4 dni robocze człowieka. Człowieka, który pracuje, którego praca w tym momencie polega na przekopiowaniu danych z miejsca na miejsce, a w tym czasie mógłby robić to, do czego został zatrudniony, czyli te dane analizować. A to jest, rozumiem, tylko jeden czynnik, jeden parametr. Dokładnie. Nie mówimy o wielu innych, które można połączyć. To jest jeden przykład. Tych przykładów pewno jest dziesiątki, jak nie setki w każdych firmach. Ja przynajmniej u siebie w firmie mógłbym ich wymienić, myślę, że 10-15, jak nie więcej. I to są te realne oszczędności. W skali roku, w skali zespołu 5-10-15-osobowego to naprawdę się robi bardzo dużo oszczędność czasu. Czasu, który można wykorzystać na coś bardziej kreatywnego, co przyniesie dodatkową wartość firmie. A słuchajcie, a jak z tą szybkością reakcji? No bo czas jest oczywisty, tak? Czyli tak naprawdę manualna praca konwertuje się w automat, który po prostu zbiera dane i wrzuca do bazy. A jak z tą szybkością reakcji? Gdzie ta Querona umożliwia to przyspieszenie tutaj procesu? Przede wszystkim to, że pomijamy tą część fizycznej integracji, czyli tego kopiowania. Po prostu systemy spinamy na żywo. Okay. Oczywiście, jeżeli w jakimś momencie stwierdzimy, że to stanowi za duże obciążenie dla tych systemów i tak dalej, są mechanizmy, które to zoptymalizują. Natomiast w takim domyślnym przypadku wszystko jest na żywo, co oznacza, że zapytałem się o dane, wszystkie systemy, w których my wiemy jako Querona, że te dane się znajdują, my idziemy do tych systemów, wyciągamy z nich te dane, które są nam niezbędne do zaspokojenia Twojego zapytania na przykład, i zwracamy Ci dane. Co z nimi zrobisz, no to już zależy od Twojego przypadku biznesowego, czy tego, co chcesz osiągnąć. Jak najbardziej się zgadzam. Ja też mam jeszcze kolejny przykład. Aspekt pracy z tymi danymi, wyciągania danych. Bo to też jest jakaś wartość dodana, jeżeli chodzi o wdrożenie nowych pracowników. W momencie, kiedy mamy kilka źródeł danych, należy człowieka przeszkolić z pracy z danym konkretnym źródłem, to zajmuje to x razy czasu więcej niż nauczenie go raz, jak z jednego źródła te dane wyciągnąć. Tak? Więc wdrożenie nowego pracownika przebiega o wiele, wiele szybciej i to też jest przynajmniej w początkowym stadium pracy w nowej firmie większe poczucie bezpieczeństwa. Im mniej komplikacji na samym początku, tym mniejsze ryzyko, że człowiek gdzieś popełni błąd, te dane źle ze sobą połączy albo nie te dane połączy, które powinien. No to znowu oczywiście determinuje kolejne jakieś decyzje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także tych aspektów myślę, że jest. Rozumiem, tu można to na tyle zaszyć, że to się też automatycznie będzie łączyć, a nie będzie to kolejna manualna praca, żeby łączyć. O manualnej, dokładnie. Nie mam, czy nawet z różnych hurtowni. Z różnych hurtowni, ale to też chodzi o ujednolicenie procesu wyciągania danych. Takie czysto technologiczne. Technologiczne. Pracuję z jedną technologią, nieważne co jest pod spodem. Czyli ja, no w naszym przypadku... To może być również przykład, Excel, rozumiem. Tak, to mówimy o technologii takiej czysto konsumenckiej, czyli tej, która faktycznie skorzysta z tych danych. Natomiast do czego ten Excel się podłączy? Ten Excel w naszym przypadku podłączy się do emulacji technologii Microsoftu, czyli coś, co ma natywnie wbudowane w rozwiązanie. Tak? Co oznacza, że jeżeli mamy ERP-a na przykład na Oracle, CRM-a mamy w Salesforce, używamy jeszcze Google Analytics'a, to nie musimy się uczyć tych technologii. My po prostu zawsze widzimy technologię Microsoftu. Znaną, popularną, wspieraną przez praktycznie wszystkie narzędzia. I to jest właśnie ten plus. Tutaj ta oszczędność, o której kolega wspominał. Dokładnie. Mamy jedno źródło danych, gdzie wszystkie nasze dane są przechowywane. Lub nie. Gdzie mamy do nich dostęp, tak? Słuchajcie, to może to jest odpowiedni moment, żeby pokazać demo tego rozwiązania. Jasne. Bardzo chętnie zapraszamy. Querona to oprogramowanie, które umożliwia szybką integrację danych z praktycznie każdego źródła, a następnie udostępnienie zintegrowanych danych do dowolnego oprogramowania analitycznego, business intelligence lub sztucznej inteligencji. Podczas demo przygotujemy prosty raport sprzedażowy, wykorzystując Power BI i Queronę. W Queronie wszystkie czynności wykonamy poprzez graficzny interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Zalogowałem się na moje konto w Queronie i na powitanie otrzymałem kokpit zarządczy w języku polskim. Do zarządzania i konfiguracji wystarczy przeglądarka internetowa, a dla użytkowników zaawansowanych i IT dostępne są bezpośrednie polecenia SQL, które można wydać z poziomu przeglądarki lub innego oprogramowania.
Z poziomu kokpitu przejdę do listy zarejestrowanych baz danych w Qwerronie. Jak Państwo widzą, lista jest pusta, zatem dodajmy dwie interesujące nas bazy danych oparte o różne źródła. Pierwsza baza danych pochodzi z Oracle. Nazwę ją sprzedaż Oracle. By zaoszczędzić czasu podczas demo, skorzystam z uprzednio przygotowanych połączeń do baz danych Oracle i Microsoftu. Wybieram połączenie. Załóżmy, że z Oracle potrzebujemy tylko tabeli z danymi klientów. Znajduje się ona tutaj, zatem wybiorę ją celem zaimportowania metadanych do Qwerrony. Jak Państwo widzą, można obejrzeć strukturę tabeli, wybrać interesujące nas pola wedle uznania. Wirtualna baza danych w Qwerronie została otworzona, zatem rzućmy okiem, co się w niej znajduje. Na przykład sprawdźmy, jakie dane znajdują się w podłączonej tabeli z Oracle'a oraz sprawdźmy, czy klucz główny tabeli został poprawnie rozpoznany. Jak widać, został. Podłączmy się teraz do bazy danych Microsoftu. Od strony Qwerrony proces rejestracji nowego źródła wygląda identycznie bez względu na typ źródła danych. Wybieram SQL Server, baza danych została nam podpowiedziana, idźmy dalej. Wybierzmy tabele, w których znajdują się informacje o fakturach. Otwórzmy naszą wirtualną bazę danych. OK, baza została otworzona. Wygodnie byłoby mieć informacje o przeznaczeniu danych, jakie znajdują się w poszczególnych tabelach, by ułatwić przyszłe ich odnalezienie. Do tego celu użyjemy tagów zwanych również terminami biznesowymi. Z listy tagów, które wcześniej przygotowałem dla organizacji, wybiorę i przypiszę do obiektu invoice tag finanse. Dzięki temu mogę szybko odnaleźć obiekty, które mają przypisany dany tag, a wyszukiwanie przypomina w użyciu wyszukiwarkę internetową. Wrócę teraz do listy baz danych w Qwerronie. W zasadzie już teraz moglibyśmy podłączyć się dowolnym klientem dodanym w Qwerronie i utworzyć nasz raport, jednakże naszym użytkownikom wygodniej byłoby korzystać z jednej zintegrowanej bazy. Utwórzmy ją zatem. Nazwę ją zintegrowana sprzedaż i oprę o technologię Big Data, konkretnie Apache Sparka, który jest zbudowany w Qwerronie. By mieć wszystkie potrzebne obiekty w jednej bazie wirtualnej, wygenerujemy widoki dla każdego z potrzebnych nam obiektów. Zróbmy to dla tych pochodzących z baz danych Microsoftu. Zróbmy to samo dla tych pochodzących z bazy danych Oracle. W tym przypadku zmieńmy nazwę schematu docelowego oraz poprawmy nazwę obiektu docelowego. Klikam importuj. Widoki zostały wygenerowane. Nasz model danych jest gotowy, zatem przejdźmy teraz do Power BI i utwórzmy nasz raport, korzystając z danych dostępnych w Qwerronie. Jak już wspomniałem, Qwerrona emuluje technologię bazodanową Microsoftu, zatem do Qwerrony łączyć się będziemy tak samo jak do Microsoft SQL Servera, korzystając z wbudowanego wsparcia dla wspomnianej technologii. Podam nazwę serwera Qwerrony i zaznaczę opcję Direct Query. Powoduje ona, że Power BI nie będzie próbował kopiować danych do siebie, tylko zawsze zapyta o nie Qwerronę. W przypadku dużej ilości danych opcja ta bardzo poprawia wydajność, a czasem wręcz umożliwia analizę dużego wolumenu danych. Power BI uwierzytelnił mnie w Qwerronie w sposób zintegrowany, a następnie pobrał listę baz danych, które są dla mnie w Qwerronie dostępne. Co prawda mógłbym skorzystać bezpośrednio z baz źródłowych podłączonych w Qwerronie, ale wolę pracować z jedną, którą wcześniej przygotowałem, zatem wybiorę zintegrowaną sprzedaż oraz wszystkie interesujące mnie widoki. Poczekajmy, aż Power BI zainicjalizuje swój model i możemy przygotować naszą wizualizację. Wybierzmy najpierw wartość sprzedaży, która oryginalnie pochodzi z bazy SQL Servera. Następnie podzielmy ją po krajach, które oryginalnie znajdują się w bazie danych w technologii Oracle.
Voilà. Nasz, co prawda prosty, ale udany raport w Power BI jest gotowy. Co ważne, model z danymi jest dostępny dla każdego narzędzia, zatem bez problemu moglibyśmy go użyć w Excelu, Tableau lub dowolnym innym. Querona wspiera prawie 200 typów źródeł danych, zatem rozszerzenie modelu o dane pochodzące np. z Google Analytics, SAP-a czy rozwiązań chmurowych nie stanowi problemu dla Querony ani dla jej użytkowników. Marku, dziękuję bardzo za prezentację demo. Dzięki. Powiedz nam, jakie branże, czy jacy klienci mogą być największym beneficjentem Twojego rozwiązania? Może opowiem o case'ach, które już mamy. Tak? Coś na temat naszych klientów. No tutaj oczywiście pierwszym early adopterem był Comex, więc tutaj na pewno kolega opowie. Natomiast jedną z branż, która dotychczas mogła bardzo dużo na tym skorzystać, chociażby branża bankowa, gdzie jak wiadomo w bankach danych jest mnóstwo. Jednym z przykładów może być na przykład analiza danych, ale nie taka, która jest standardowa, tak, gdzie takie standardowe raportowanie, tylko bardziej odkrywanie pewnych informacji, których na przykład może nie być w hurtowni danych, którą już na przykład bank posiada. To pamiętam jakiś czas temu, jak zaczynaliście, wygraliście hackathon dla jednego z topowych banków w Polsce. Tak. W obszarze integracji danych. Dokładnie tak. Jednym z problemów, który w takich projektach, no powiedzmy sobie, eksploracyjnych jest, to jest to, że zespół data science'owy, on nie wie zawczasu, jakich danych będzie potrzebował. Co więcej, często też nie ma czasu na to, żeby zainwestować w zrobienie kolejnych mini hurtowni danych czy data martu specjalnie dla nich, bo tak naprawdę nie wiadomo, co tam włożyć. Więc najlepszym rozwiązaniem jest po prostu dać im wszystko. Dać im wszystko i w tym momencie oni niech sami zdecydują, jakie dane i kiedy będą potrzebować. No, ponieważ jednak są te dane w silosach, są terabajty, mamy, nie wiem, na przykład w systemie core bankingowym, mamy terabajty w innych systemach, w CRM-ach, etc., no to jak im dać wszystko? No właśnie dzięki wirtualizacji danych szybciutko pospinaliśmy sektor źródła. Bankowy. Sektor bankowy. Ubezpieczenia, podobna sprawa. Firma IT, a w zasadzie firmy, które dostarczają, firmy produktowe, tak, ale technologiczne. Jedną z takich firm jest nasz wspaniały klient z Finlandii. Oni produkują systemy, wyprodukowali już systemy procurementowe do zakupów. Mają tych systemów N. W każdym z tych systemów mają dane, natomiast nie dostarczali rozwiązania czysto analitycznego dla swoich klientów. W związku z czym wzięli Queronę, przykryli wszystkie źródła danych ich własne i korzystając bezpośrednio z Querony, wyprodukowali rozwiązanie czysto analityczne, które teraz robią upsell do swojej istniejącej bazy klientów. Okay, jakie inni klienci mogą skorzystać? Retail, klienci, wszelkie organizacje, które mają więcej niż powiedzmy 2-3 źródła danych, takie, które nie są do końca zadowolone z własnej hurtowni danych, jeżeli takową posiadają, lub takie, które takiej hurtowni nie mają, oraz takie, które chcą bardzo szybko reagować na zmieniające się warunki, tak, dosłownie minuty. Tak. Rozumiem, że te wszystkie czynniki były ważne u Was. Tak, jak najbardziej. No, ja bym na pewno polecił to wszystkim firmom, które mają dużą liczbę SKU-sów i pracują na dużej liczbie SKU-sów. To rozwiązuje nam problem tej ilości i tak jak tu Marek wspomniał przed chwilą, na pewno firmy, gdzie liczy się szybkość, no, czyli cały e-commerce tak naprawdę, tak? Cały ten szybki e-commerce, gdzie decyzje muszą być podjęte tu i teraz, gdzie analizy są przygotowywane, można powiedzieć, w locie, tak? Ja też podam taki przykład, no nie wiem, 5-7 lat temu, w momencie wprowadzania akcji promocyjnej czy jakiegoś innego komunikatu do klienta, trzeba było czekać 3, 4, 5 dni, tak? Żeby te dane przeanalizować. W tej chwili responsywność klienta jest praktycznie natychmiastowa. To wymaga bezpośredniego dostępu szybkiego do spójnych i pewnych danych, tak żeby można było je od razu przeanalizować, ewentualnie od razu wprowadzić jakieś działania korygujące. A słuchajcie, a co z tą demokratyzacją danych? Nie? To znaczy, czy ty wdrażając swoje rozwiązanie musisz mieć po drugiej stronie zespół data science'owy, czy to wystarczy
dyrektor finansowy, który po prostu ma pewną potrzebę integrowania tych danych, czy zespoły sprzedażowe i nie potrzeba żadnych zespołów data science'owych. Wystarczy członek zespołu IT, który przy waszej pomocy to połączy i wdroży i już użytkownik może być zadowolony z wyniku. Zależy od projektu i zależy od skali. Mhm. Ogólną odpowiedź, jakiej bym najchętniej udzielił, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Okay. Może to być wdrażane na poziomie departamentalnym, może z tego korzystać na przykład zespół, czysto tylko i wyłącznie zespół data science'owy, może korzystać jedna osoba, tak, w wersji desktopowej na przykład, która ma akurat taką potrzebę. Także tutaj nie ma specjalnych ograniczeń. Każdy, kto pracuje z danymi i ma taką potrzebę, jak najbardziej może skorzystać z tego rozwiązania. Powiedzcie na przykładzie wdrożenia waszego, jak długie to jest wdrożenie, ile wymaga zasobów, czasu i na koniec dnia, jaki chodzi za tym mechanizm cenowy. Może nie konkretnie na waszym przykładzie, ale u ciebie, Marku, w firmie. Samo wdrożenie, 2 miesiące? Tylko później jest praca z danymi, tak? To trzeba w odpowiedni sposób poukładać, poustawiać, no i tu już jest bardziej praca po naszej stronie, po stronie klienta, tak? Czyli trzeba się zastanowić, co chcemy, z czym, skąd, w jakiej postaci. Natomiast jak najbardziej oczywiście wsparcie ze strony Qerony było i cały czas jest. Także tyle z mojej strony. Pierwsze efekty, pewnie to wszystkich najbardziej interesuje, można osiągnąć nawet po tygodniu. Okay. No właśnie dzięki temu, że szybko pospinamy sobie te źródła. W związku z czym i możemy bardzo szybko dostarczać krokowo rozwiązanie, po prostu rozbudowując bardzo tak zwinnie nasze rozwiązanie, w sensie rozwiązanie dla klienta. Kto to robi? Możemy my. Najchętniej klient, bo ma pełną wiedzę, więc nie musi jej przekazywać nam. Mhm. W przypadku akurat Comexu praktycznie wszystko zrobili we własnym zakresie. Mhm. My zrobiliśmy półdniowy warsztat, pół dnia i akurat osoba z IT, która była najbardziej zorientowana w systemach w ciągu 2 miesięcy po prostu produkowała to rozwiązanie, tak? To czysto komiksowe. No i rozwiązanie cały czas ewoluuje, tu nie można powiedzieć, że już jest koniec, tak? To nie ma tak, że wszystkie dane tam są wciągnięte, no bo też biznesowo przed firmą cały czas są stawiane nowe wyzwania. Na przykład nic nie stoi na przeszkodzie, żeby od jakiegoś partnera, z którym zaczynamy współpracę, też dane wciągać do Qerony. Czy to są jakieś systemy... No tak, to jest zewnętrzne źródło informacji, dokładnie, które możesz skorzystać. Tak? Czyli integrować kanały dystrybucji. Tak jest. Czyli use case'ów jest bardzo dużo, możliwości tak zastosowania. Jeżeli jesteś na przykład firmą, która potrzebuje udostępnić dane swoim partnerom, to też jest świetne rozwiązanie, ponieważ już wszystkie rozwiązania i technologie macie opanowaną, natomiast chcielibyście szybko i bezpiecznie po prostu takie profilowane modele danych wystawiać na przykład dla waszych partnerów, którzy z kolei mają swoje własne rozwiązania analityczne, z których chętnie by skorzystali. W związku z tym na przykład mogą podłączyć swoje własne dane do platformy w tym momencie, tak? Domyślnie chodzi o to, żeby wyeliminować całkowicie przesyłanie i łączenie danych gdzieś w Excelu czy w jakimkolwiek innym programie, tak? I czy to mówimy o tych zewnętrznych klientach zupełnie, czy o wewnętrznych źródłach danych? Marku, w jakich modelach cenowych, dostępowych można korzystać z Qerony? Przedajemy licencję w dwóch modelach. W modelu subskrypcyjnym oraz modelu perpetual, czyli takiego klasycznych licencji. Limitujemy na dwa sposoby. Limitujemy albo liczbę użytkowników, czyli sprzedajemy licencję per użytkownik. W drugim modelu sprzedajemy licencję według mocy serwera, na którym będzie stała Qerona. I wtedy nie limitujemy ilości użytkowników, którzy do tego serwera się podłączają. Czy możesz powiedzieć o jakimś cenniku, który macie, albo średnich cenach za wdrożenie, które już zrealizowaliście? Coś takiego, co może nam w jakichkolwiek przybliżyć, ile kosztuje, może mnie kosztować wdrożenie Qerony? Jasne, takie absolutnie minimalne wdrożenie w przedsiębiorstwie, wdrożenie Qerony oscyluje w modelu subskrypcyjnym około 50 tysięcy złotych. W zależności od właśnie ilości użytkowników, mocy, serwera, ta cena oczywiście może wzrosnąć. Rocznie, tak. Mhm. W średniej wielkości przedsiębiorstwach to te ceny kształtują się powiedzmy między 150 a 250 tysięcy złotych rocznie. Marku, chciałbym jeszcze Ci zadać pytanie generalnie o rynek wirtualizacji danych. Ogromny rynek, zdominowany też przez ogromne firmy. Jak ty, jako polska firma technologiczna, polski startup, radzisz sobie w tej konkurencji?
Faktycznie rynek jest duży, to jest kilka miliardów dolarów. Rośnie mniej więcej 20% rok do roku. Natomiast jest jedna interesująca rzecz a propos tego rynku. Tak naprawdę jest kilka firm, które tak naprawdę się liczą, tak, jeżeli chodzi o wirtualizację danych. To są firmy, które zajmują się tylko wirtualizacją danych i mają produkty, które do tej wirtualizacji tylko i wyłącznie służą. Druga grupa producentów, i to są właśnie ci mega wielcy, to są firmy, które mają rozwiązania bazodanowe, do której dokładają pewną część funkcjonalności związaną z wirtualizacją danych, natomiast u nich... Nie jest to ich core business, rozumiem. Nie jest to ich core business i mają bardzo dużą grawitację w kierunku swoich własnych rozwiązań bazodanowych. U nas tego nie ma. My gramy ze wszystkimi bardzo dobrze, to znaczy zawsze gramy pod klienta. To znaczy, jeżeli klient ma swój stos technologiczny, nie wiem, lubi Oracle'a, nie lubi Microsoft'a, albo uwielbia Microsoft, nie lubi Oracle'a, albo chce wydawać, albo wprowadzać nowe rozwiązania, nowe technologie do siebie, my nie mamy absolutnie nic przeciwko temu, wręcz wspieramy właśnie to, żeby wybrać najlepszy stos technologiczny, jaki obecnie jest na świecie, najtańszy, optymalny, bez względu na to, jakie mamy wymagania, który no, po prostu rozwiąże problemy, które mamy jako organizacja właśnie teraz. No i pewnie jako startup jesteście zwinni i relatywnie szybko reagujecie, że tak powiem, na każdą potrzebę klienta. To pewnie zadam pytanie Michałowi, bo to on miał, że tak powiem, już na własnej skórze okazję z Wami współpracować, tak, no, doświadczyć. Z Queroną się poznaliśmy około 5 lat temu. Tak jak tu już wcześniej wspominałem, była to potrzeba, którą Querona spełniła. Oczywiście wtedy też rozważaliśmy inne rozwiązania, łącznie z postawieniem własnej hurtowni danych, no ale lubimy elastyczność. Querona jest rozwiązaniem elastycznym. Też nie zmusza mnie jako tego klienta końcowego do korzystania z określonego chociażby programu BI-owego, tak? W tej chwili korzystamy z Power BI-a, sprawdza się rewelacyjnie, być może za 2-3 lata, a być może za pół roku wpadniemy na jakiś inny pomysł. Dzięki Queronie możemy bez problemu ten program zastąpić czymś innym. No i cały czas chodzi o dane, tak? Chodzi o dane, o dostęp do nich, o czas, który na ten dostęp poświęcamy. I tu Querona się spisuje w 100%, tak, rewelacyjnie. Panowie, ostatnie moje pytanie dotyczy Waszych planów. I zarówno rozwojowych, jak i związanych ze strategią spółki, nie wiem, z Waszymi osobistymi planami. Gdzie chcecie być za te 5 lat, Marku, jako Querona? Oj, no, chcielibyśmy być w top 5 rozwiązań wirtualizacji danych na świecie. To myślę byłoby miłe. No i fajnie, gdyby nas dostrzeżono na przykład na kwadracie Gartnera i podobnych opracowaniach. Na pewno będziemy rozbudowywali bardzo mocno rozwiązanie. Teraz pracujemy z jednym z czołowych dostawców systemów bazodanowych po to, aby rozszerzyć Queronę nie tylko o open source'owe silniki Apache Spark, ale również o inne takie czysto enterprise'owe rozwiązania, które można będzie zakupić w bardzo atrakcyjnej cenie razem z Queroną. Super. Trzymamy za to kciuki. Na pewno dalsze umocnianie pozycji, którą mamy na rynku, tak? No, tutaj zawsze trzeba nad tym pracować, nigdy nie można zapomnieć o konkurencji. Na pewno dalszy rozwój i też patrząc po ogólnych trendach, na pewno jest to e-commerce, który no, niesamowicie rośnie przez ostatnie kilka lat i wszystko wskazuje na to, że będzie rósł dalej, także też ilość tych danych do analizy będzie coraz większa. Na pewno rozwój sieci offline'owej, w tej chwili już mamy około 230 sklepów, pewnie też będziemy chcieli się tam dalej rozwijać. Na pewno zdobywanie nowych rynków, eksport u nas bardzo prężnie działa, ale to nie oznacza, że nie możemy poszukać jeszcze jakichś kolejnych krajów do zdobycia. To chyba z takich kluczowych rzeczy. Super. Wszystko. Trzymamy kciuki za rozwój polskich firm, trzymamy kciuki za Was. Dziękuję bardzo, że byliście Państwo dzisiaj z nami. Serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z cyklu EY Startup Talk. Dziękuję bardzo. Panowie jeszcze raz dzięki. Dziękujemy. Za rozmowę, za dyskusję.